Gość, Radia Lublin. 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości i rzecznik Zbigniewa Ziobry, Jan Kantak, który z 30 miejsca na lubelskiej liście PiS ubiega się o mandat posła. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Ale zaczynamy od polityka opozycji. Słowo Mir zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. To jest efekt ujawnionych Ostatnio nagrań z jego udziałem, nagrań, w których yy, słychać jak mówię, o kulisach funkcjonowania yy, platformy i w platformie. Dobrze się stało, że ta no, decyzja zapadła? Dobrze, że się zapadła, ale proszę zwrócić uwagę, że początkowo mówiono, że to jest odgrzewany kotlet. W zasadzie nic się nie tak. stało. Odgrzewany kotlet. Jedyne, za co przepraszał słowo Mir Neumann, to były przekleństwa, które miały tam paść. No e, właśnie, co I i panu, proszę zauważyć, co w tych i, I proszę zauważyć, jeszcze chciałbym jeden wątek y, zwrócić uwagę, że zarzuty prokuratorskie, jakie były formułowane w stosunku do Sławomira Neumana, bardzo poważne zarzuty nie powodowały tego, że odszedł z funkcji, tylko wystarczył ten odgrzewany kotlet, jak Grzegorz Schetyna to nazwał. Y, taśmy Sławomira Neumana są porażające w takiej swojej całej specyfice i logice działania w ramach Platformy Obywatelskiej. To jest język, jak to niektórzy mówią, Mafiny, bo koza y, nostra, nasza sprawa, nasza sprawa, czyli dopóki to dopóki nas dotyczy, dopóki jesteś w, dopóki jesteś w, w rodzinie, bronicie, tak. dopóki jesteś w rodzinie tej mafijnej, to nic ci nie grozi, bo słowo Norman może ci nawet zagwarantować, że żaden wyrok nie zostanie wydany do momentu wyborów. No, to pada w tych taśmach to jest naprawdę szokujące i rzuca nowe światło na sformułowanie hasła, które jest skandowane często na manifestacjach przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Wolne sądy wolne sądy i teraz te wolne sądy oznaczają w kontekście taśm ujawnionych słowom Renejmona że chodzi o takie sądy, które nie wydadzą wyroków przed wyborami. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa która powinna zostać wyjaśniona. No, oprócz, no właśnie, czy, czy, czy to sama rezygnacja mana ze stanowiska przewodniczącego klubu kończy tę sprawę, czy jednak powinny być tu jakieś działania, na przykład organów ścigania wyjaśniające? Ja bym tu nie chciał mówić za organy ścigania, bo jestem rzecznikiem ministra, prokuratura, a prokuratura to jest inna odrębna, inny odrębny urząd. Ale rzeczywiście ta sprawa wymaga wyjaśnienia, szczególnie na tym, w tym kontekście politycznym. Wczoraj minister Patryk Jaki był tutaj w Lublinie na Moje zaproszenie, on działa na niwie Parlamentu Europejskiego i właśnie zapowiedział przetłumaczenie tych taśm, żeby pokazać politykom w Unii Europejskiej, którzy tak bardzo angażują się w kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby zobaczyli, co mówi przewodniczący opozycyjnej partii w kontekście wyroków sądowych mówi że gwarantuje ci nie będzie żadnych wyroków przed wyborami no to naprawdę chyba szokujące chyba że opuścisz platformę to wtedy będziesz miał chyba, problem chyba że opuścisz rodzinę no to naprawdę jest język jak w mafii no proszę zauważyć to jest omerta musisz zachować tajemnicę koza nostra nasza sprawa tego typu sformułowania pasują w ocenie wyborców tak jak spotykam ludzi, do, z ludźmi do, do tego sposobu myślenia i działania, które zostało zaprezentowane. Ale Sławomir Neumann, to abstrahując już od tych taśm, to jest osoba, na którym ciążą bardzo poważne zarzuty. Zarzuty związane z czasem, kiedy był wiceministrem, wiceministrem zdrowia. zdrowia tak. Państwo mogą nie pamiętać, ale była taka prywatna klinika w Warszawie, która zajmowała się operacjami na zaćmę. I ta klinika dostawała refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia, a z drugiej strony pobierała pieniądze od... od Chorych pacjentów. od pacjentów. Czyli z jednej strony dostawała pieniądze, z drugiej strony pobierała te pieniądze, i Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził za tamtych czasów, że to jest niezgodne z tą umową podpisaną przez NFZ. I co pan minister Neumann, według tych wszystkich ustaleń prokuratury, on naciskał i w zasadzie wywierał bardzo znaczący wpływ na to, na urzędników, aby taką umowę podpisano na nowo. 13,5 miliona, bardzo poważna sprawa, która jest wyjaśniana przez prokuraturę, ale to nie wystarczyło, żeby stracił funkcję przewodniczącego. Właśnie dlatego, że jest w tej rodzinie koza noska. No ale też być może kampania, która rządzi się swoimi prawami, też zmusiła do podjęcia takich decyzji. A czy słyszał pan słowa Lecha Wałęsy na konwencji koalicji obywatelskiej, słowa o Kornelu Morawieckim, który został w sobotę pochowany? No niestety słyszałem. To, jest, to, to, to Mówi się, że jak pan Bóg chce pokarać, to odbiera rozum i niestety w niektórych wypowiedziach Lecha Wałęsy. Ta, to sformułowanie pasuje. No, Lech Wałęsa. To, już... powie, może niechętnie, ale powiedzmy, nazwał, były prezydent nazwał Kornela Morawieckiego zdrajcą, jakby w związku z tym i dlatego, że założył Solidarność Walczącą. No znaczy, trudno ze świecą szukać osoby w przestrzeni w życiu publicznym, która by była tak megalomańska jak Leg Wałęsa. On zawsze, jak mówi, to. Mówi ja, ja, ja. I widać po tej wypowiedzi też, jakie ma podejście do innych osób, które tworzyły no, coś podobnego. Na, tylko, że jeszcze Pytanie bardziej. Tylko, chyba... Czy to była spontaniczna reakcja człowieka, który no, po części przyzwyczaił nas do pewnych niekonwencjonalnych zachowań, szczególnie w ostatnim okresie, czy, czy jednak z premedytacją zaplanowane wystąpienie no, na finiszu jednak kampanii? No nie siedzę w głowie Lecha Wałęsy i nie chciałbym w niej siedzieć, bo bym pewnie zaginął w tym mętliku myśli. Lech Wałęsa naprawdę jest trudnym człowiekiem do odgadnięcia. Myślę, że wpływ na jego charakter i na to, co dzieje się w ostatnich latach jest ta nierozliczona przeszłość związana ze współpracą ze służbami bezpieczeństwa. Lech Wałęsa miał szansę, żeby powiedzieć wyprostowanym. Powiedzieć jak było. Myślę, że Polacy by podeszli do tego ze zrozumieniem, ale stracił tę szansę. Wszyscy pamiętamy 4 czerwca, jak to było z upadkiem rządu Jana Olszewskiego. Stracił tę szansę, a teraz tylko brnie w, tym, w tej swoim. W zacietrzewieniu. Tydzień niespełna do do wyborów i właściwie wszystkie opcje polityczne w kraju zgodne są co do jednego. Będą to wybory fundamentalne i kluczowe na czas ten najbliższy, ale na kilkanaście, może nawet na jak mówią niektórzy kilkadziesiąt najbliższych lat. Pan się zgadza? Zgadzam się. To jest fundamentalne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że te cztery lata pierwszy raz w historii Polski Prawo i Sprawiedliwość, czy ogólnie rzecz biorąc prawica, mogła rządzić. Nieprzerwanie przez całą kadencję. Przez cztery lata jako y, samodzielna partia rządziła i wprowadzała bardzo znaczące zmiany, które się nie podobają establishmentowi, który rządził Polską przez przeszło 25 lat. I aby to utrwalić, te wszystkie zmiany, i jeszcze móc pójść o krok dalej, potrzebne jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Ja tu mam przede wszystkim na myśli reformę wymiaru sprawiedliwości, oczywiście, bo to jest dla mnie najbliższe, ale też są różne środowiska które podchodzą, podchodziły do rządów prawa i sprawiedliwości jako e, takie zło konieczne, które trzeba przetrwać i myślały, że to przejdzie przez 4 lata maksymalnie i już z powrotem wróci to, co było, to stare, dobre, sprawdzone, e, to, co reprezentowała wcześniej Unia Wolności czy najpierw jeszcze demokraci. Platforma Obywatelska, ale mamy nadzieję, że to nie wróci, że Prawo i Sprawiedliwość wygra i dalej będzie przeprowadzało te reformy, które naprawdę są skuteczne. No, widzimy kwestie gospodarki. To Często politycy opozycji mówią, że Prawo i Sprawiedliwość ma po prostu szczęście. No, bo jak to się dzieje, że za każdym razem jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to dobra jest koniunktura. dobra koniunktura, mhm. rozwój gospodarki, małe bezrobocie. No, Opozycji, politycy opozycji mówią, że mamy szczęście, no ale w takim razie jeśli mamy szczęście, jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma szczęście, to po co głosować na tych, którzy tego szczęścia nie mają? Yy, patrząc na sondaże yy, i to poparcie społeczne, no to yy, należy sądzić, że Prawo i Sprawiedliwość kroczy pewnie po zwycięstwo w tych wyborach? Nie ma nic pewnego, jeśli chodzi o sondaże. Znamy przecież przypadki, kiedy Bronisław Komorowski w wyborach prezydenckich miał 70% według sondażu, a Andrzej Duda 30%. Nie ma sensu yy, sugerować się sondażami. Jeden najważniejszy sondaż to, jest, to są wybory. Chociaż które te się sondaże odbywają mówią Szczególnie jeśli yy, powtarzają się w nich i widać z nich jakąś tendencję, a jednak oczywiście nawiąże... no są pewne symptomy. Jak się rozmawia z ludźmi, panie redaktorze, Tutaj na Lubelszczyźnie, to czuć takie poparcie dla tych zmian. Oczywiście i przecież wczoraj odbywały się prawybory w jednej z gmin, poszło do, do tych prawyborów około 2000 osób. I według tych wyników Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 46,5%. Warto wspomnieć, że ta gmina jest zawsze takim miernikiem, wskaźnikiem poparcia ogólnopolskiego, bo bardzo często te wyniki wyborów w tej gminie są, korelują z wynikami ogólnopolskimi ale nadal to są wybory, to nie są wybory i jeszcze, trzeba o tym mówić lepiej i pamiętać. Tych... Szczególnie, że olbrzymie znaczenie dla ogólnego wyniku wyboru będzie miała frekwencja i o tym trzeba też y, mówić Polakom, bo są partie, które mają swoje żelazne, twarde elektoraty i w zależności od tego, jaka będzie frekwencja, taki będzie jej wynik. Tutaj mam na myśli choćby Polskie Stronnictwo Ludowe, które dobrze wiemy, no stoi rodzinami i tymi takimi różnymi związkami y, osobistymi i jeśli pójdzie bardzo dużo osób do wyborów, to to się wszystko rozmydli, że I tak jeszcze powiem. I jest szansa, że Polskie ten... Stronnictwo Ludowe mogłoby nie przekroczyć progu wyborczego, także jeśli ktoś chciałby pokazać czerwoną kartkę PSL-owi, to tym bardziej zachęcam do pójścia do wyboru. To jeszcze, jeszcze do, do badań sondażowych chciałbym nawiązać, bo w sondażu, jaki na zlecenie Radia Lublin przeprowadził ośrodek badawczy Dobra Opinia Prawo i Sprawiedliwość uzyskało prawie 60% poparcie. Tutaj u nas na, na Lubelszczyźnie to przełożyłoby się na 18 mandatów w dwóch okręgach. Czyli co najmniej utrzymanie tej pozycji i tego stanu posiadania, który obecnie Prawo i Sprawiedliwość ma. Koalicja Obywatelska z wynikiem nieco ponad 15%. Ale PSL, wspomniany przez pana tutaj na, na Lubelszczyźnie, trzyma się mocno 11% prawie poparcia. No. Tak, no to się odczuwa, Panie Redaktorze. Jak się jest w Opolu lubelskim w Janowie, lubelskim czy, czy w Rykach, czy w innym powiecie, to naprawdę jak się rozmawia z Polakami, to oni mówią, że w końcu mają poczucie, że rządzący, że politycy mają rzeczywisty wpływ na ich realne życie. To, to Skończyliśmy z takimi deklaracjami polityków, którzy zawsze przed wyborami coś obiecują, zostają wybrani i później o tych swoich obietnicach zapominają. No Prawo i Sprawiedliwość już kilkakrotnie obiecało coś i zrealizowało to jeszcze przed wyborami. To jest ewenement na skalę światową. Zanim się odbyły wybory, my już zrealizowaliśmy część postulatów, a obiecujemy, że w przyszłości, jeśli wygramy wybory, dalej będziemy realizować tę dobrą zmianę w wielu obszarach służby zdrowia, wymiar sprawiedliwości, edukacji. To są według mnie trzy kluczowe yy, te, takie dziedziny, w których Prawo i Sprawiedliwość musi jeszcze mocno podziałać. I tu stawiamy kropkę. Jan e, Kantak, szef Gabinetu Politycznego, minister sprawiedliwości i rzecznik minis, e, ministra Zbigniewa Ziobry. Kandydat e, z listy PiS, miejsce 30. Był, czyli o... ostatnie. Tak jest, był gościem Radia Luni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do... Tomasz Nieśmiał, do usłyszenia.